Dziękuję bardzo, panie pośle. Przechodzimy do głosowania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr 478. Komisja w dodatkowym sprawozdaniu przedstawia poprawkę, nad którą głosować będziemy w pierwszej kolejności. W jedynej poprawce do artykułu 26a ustęp 1a punkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wnioskodawcy proponują, aby miesięczne dofinansowanie nie przysługiwało, jeżeli miesięczne wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane m.in. na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania.